Witamy Was w szóstym odcinku podcastu Cast Noir. Dzisiaj będzie dosyć nietypowy odcinek, bo porozmawiamy sobie o tak naprawdę głównej bohaterce całej animacji. Będzie to Marinette Dupin-Cheng. Jak niektórzy z fandomu wolą określać jej imię jako Marynata. Marynata! Nie, ja wolę Marinette, ale to Marinetta jakby bardzo często samo wchodzi w ogóle. Jak mówisz, to łatwiej powiedzieć, no Marinetta to, Marinetta tamto, niż no Marinette. Zgadzam się, ale nieważne jak wy do niej, jak wy ją określacie, jak my ją określamy. Ważne, że wiem, o kogo chodzi. Tak, dokładnie. A chodzi o główną bohaterkę serialu Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Zwłaszcza w czwartym sezonie, gdzie tak, rzeczywiście ten jest... Czarny Kot jest bardziej Biedronka i Alia. A w ogóle z ostatnich doniesień zaraz to będzie w ogóle Alia i Alia. O czym zaraz powiemy, bo rzeczywiście na Twitterze wyskoczyła taka informacja i w ogóle wleciał zwiastun 16 odcinka 4 sezonu, gdzie rzeczywiście Alia przejmie na chwilę Miraculum Biedronki. I za sekundę się do tego odniesiemy, ale jeszcze na początek chcielibyśmy taką delikatną autopromocję zrobić, ponieważ... No, jeżeli nas słuchacie, jeżeli nas... Właściwie to tylko słuchacie, bo to jest podcast, to potrzebujemy waszej pomocy, ale nie, nie potrzebujemy waszych pieniędzy. Potrzebujemy tego, że jeżeli nas słuchacie, jeżeli podoba wam się to, co robimy, to zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie albo polećcie komuś, żeby zasubskrybował nasz kanał na YouTubie. I jeżeli ten odcinek już wyszedł, to znaczy, że na naszych mediach społecznościowych już ta akcja wystartowała, taka nasza akcja mała, ponieważ każda 10. subskrypcja na naszym kanale to będzie jedno posadzone przez nas drzewko dla planety. Tak, są takie strony, gdzie się wchodzi, wpłaca się pieniądze i oni w ramach tego wystawiają certyfikat i sadzą drzewo. No to w tym momencie, z tego co sprawdzam, mamy na naszym koncie na YouTube całe 9 subskrypcji. Więc Yay! Pierwsza osoba, która teraz zasubskrybuje, będzie tą 10. subskrypcją i już wleci jedno drzewko. Potem 20 subskrypcja to będzie kolejne drzewko, 30 subskrypcja to będzie kolejne drzewko. No i myślę, że to jest taka fajna akcja, że dzięki temu i my się tam tutaj troszkę podbudujemy. No i dzięki temu wy tak jakby możecie pomóc naszej planecie, no bo planetę mamy jedną i warto o nią dbać. Wydaje mi się, że to jest spoko pomysł. Na naszych mediach społecznościowych też już to ogłosiliśmy na pewno. Jeżeli chcecie sprawdzić, ile drzewek posadziliśmy, bo może się okazać, że posadzimy jedno, a może się okazać, że posadzimy 6 czy 10. Wszystkie drzewka, po każdym drzewku dostaje się certyfikat i że to drzewko rzeczywiście jest posadzone i te wszystkie certyfikaty będą na naszych mediach społecznościowych, na Twitterze i na Instagramie pod hashtagiem sadzimy to z Cast Noir, powiedzmy. O, podoba tak, mi się. Tak, więc zachęcamy do subskrybowania i do polecania nas dalej, bo dzięki temu i nam się zrobi milej na serduszku i planeta trochę odetchnie. A teraz intro i za chwilę bierzemy się za omawianie najnowszych rzeczy. Rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że w najnowszym, znaczy nie wiem, najnowszym, nie najnowszym, w 16 odcinku 4 sezonu to Alia będzie miała przez chwilę Miraculum Biedronki, ponieważ Marinette wraz z rodziną będzie musiała pojechać do Paryża. Do Paryża. No w Paryżu to nie mieszkają, więc może raczej nie. Do Londynu będą musieli pojechać. No więc Marinette, jakowo, że Ali ufa, no to przekaże jej na jakiś czas kolczyki z Tiki. No i jakby, co ty o tym sądzisz? W ogóle jak ty się odnosisz do tego newsa? Nie wiem, znaczy, no ja już tam słyszałam kilka tygodni. Ty już wcześniej takie tak, plotki tak, mi ja ci mówiłaś. Mówiłam, że no są podejrzenia, że to Alia będzie Biedronką na chwilę, no albo przejmie, ale raczej to było oczywiste, że będzie na chwilę. Co ty wątpiłeś? Ja wątpiłem w to, dlatego że Alia już jest Renault Rouge i jakby to takie podejście, że no Marinette będzie tylko strażniczką, jakby zupełnie mi nie pasowało, zwłaszcza do tego całego jakby nurtu, z którym idą twórcy serialu, że mimo wszystko jednak rozwijają Biedronkę i rozwijają relacje Biedronki z innymi bohaterami. Więc jakby to, że Alia dostanie Miraculum Biedronki na stałe, no to jakby w 100% w to nie wierzyłem i wiedziałem, że tak nie będzie. Ale rzeczywiście miałaś rację. Zaskoczyli cię. Zaskoczyli mnie i Alia dostanie na chwilę to Miraculum. Tak. Nie wiem, dla mnie jest to dziwne. W sensie, z jednej strony fajnie, bo tak naprawdę zobaczymy inną postać w stroju Biedronki. A w ogóle widziałaś ten strój?
No tak. Na jednym z tym takim zżyciu ekranu. Tak, tak. Już jak ona ląduje i jest twarzą w w dół dół, taka, i ma taka taką, i typowa. ma strasznie dziwną maskę. Ona w ogóle ma ten strój Ja strasznie nie wiem. dziwny. I ma jeszcze jakąś opaskę na włosy, Tak. jakby nie wiem po co. No może by jej nie wpadało, bo Marinette ma kucyki. No I może te może. włosy podczas walki nie wpadają do oczu. Ale no nie wiem. Znaczy, na pewno mi się podoba w tym stroju to, że on nie jest taki jednolity jak strój Biedronki Na początku. Na początku. No To bo wiadomo, tak. teraz po Lucky Charmie on jest taki fajny, czarny, z golfikiem w ogóle. Ale ten taki zwyczajny strój rzeczywiście jest taki nijaki. No i tutaj widać, że ten strój Ali jest od razu tak naprawdę od razu taki fajniejszy, ładnie ładny. Zaprojektowany. Ale rzeczywiście coś mi w tej twarzy nie pasuje. No. Nie wiem co, jakby może podczas odcinka to będzie jakoś lepiej wyglądało, jak no się tak, zobaczy. No jak na razie nie było takich stricte scen na Właściwie jest, cały. Tylko, jest tylko jedna klatka tak naprawdę. Tak, żeby zobaczyć całą, no teraz to nie, Biedronkę Volume 2, nie wiem. A w ogóle jak myślisz, czy czarny kot połączy kropki? No właśnie, też się nad tym zastanawiam, mam nadzieję, że tak. I jak połączy, to wtedy naprawdę musi być kompletnym idiotą, że nie widzi nic wspólnego pomiędzy Biedronką a Marinette. Z drugiej strony, jeżeli nie połączy kropek, to też jest kompletnym idiotą. To też. Znaczy mi się wydaje, że może po prostu Alia powie, że to są, że ona, hej, ja tylko zastępuję Biedrę przez chwilę i jakby... No możliwe. A bardzo ciekawe, jak odniesiesz się do tego Władca Ciem. No też On jestem też ciekaw musi jego być... reakcji. Myślę, chociaż nie wiem, bo z jednej strony jak są zakumizowane osoby, to od razu widać, kto to jest mniej więcej. W sensie oni są w stanie praktycznie po 3 sekundach zorientować się, kto jest zakumizowaną osobą. A przy Mirakulach to nie działa w taki prosty sposób. Tak rzeczywiście nie potrafią tego przypasować do jakiejś konkretnej twarzy. Więc nie wiem, może oni się, no wiesz, to jest agres i to jest agres. To oni mogą mieć to genetycznie, wiesz, no problem mogą. Z widzeniem. Jakiś minus 300 dioptrii czy coś takiego. No, no, liczę, że rozpozna. Że to nie jest, tak, że to jest to coś nie inny jest, po prostu. Nie jest prawdziwa Biedronka. Okej, ale co sądzisz w ogóle o tym, że Marinette jakby podzieliła się tymi kolczykami z Alią? Nie wiem, to moim zdaniem jest bardzo dziwne, bo czy fakt faktem teraz już wiemy, że Alia wie. I też ma jakąś przyjaciółkę w tym wszystkim. Okej, ale do tej ale... pory nigdy nie było takiej potrzeby. Nawet no, był no kiedyś właśnie, taki odcinek, właśnie, że oni... Właśnie, i to chciałam powiedzieć, że był przecież odcinek, w którym oni z klasą mieli wyjechać chyba do Londynu, z tego co pamiętam. No, na pewno tam. Była tam mama Maxa, która tak, później... Tak, to pod kanałem La Manche jechali, tak, to tam tak, pewno tak, do Londynu. Tak, tak, tak. No, no to jechali do Londynu i Marinette mówiła Tiki, że no ona nie wie, czy ona może pojechać na tą wycieczkę do tego Londynu, bo co jeżeli wtedy Władca Ciem kogoś zakumizuje. Tak. I Tiki powiedziała, a dobra, leć! Mamy... Najwyżej się ogarniemy jakoś. Znaczy, wiesz, z drugiej strony teraz idzie z rodzicami, więc może rzeczywiście bardziej będą jej pilnowali, ale come on, jakby ona mieszka z rodzicami do tej pory no, no i ona właśnie, znika codziennie, takie... no jeszcze na patrole chodzi z kotem. Znaczy, podejrzewam, że oni to zrobili tylko dlatego, żeby pokazać nam kogoś innego jako Biedronkę i że prawdopodobnie dlatego, że mimo wszystko Marinette to Marinette i nikt nie będzie lepszą Biedronką. No właśnie, mi się wydaje, że będą 2 scenariusze tego odcinka. Albo Alia sobie świetnie poradzi jako Biedronka, bo wiadomo, w ogóle to mnie irytuje, że Alia jest taką totalną Mary Poppins, czy tam nie Mary Poppins, Mary Sue, że ona wszystko umie. Ona dostaje księgę z mirakulami i od razu ogarnia, jak stworzyć talizman przeciwko, żeby nie być zakumizowanym. Dostaje mirakulum tego lisa i od razu umie się nim posługiwać, wszystko jest super, najlepsza bohaterka. I teraz co, dostanie kolczyki Biedronki, będzie drugą najlepszą Biedronką, będzie super w ogóle nie wiadomo jaka. To jest jedna opcja. Druga opcja jest taka, że ona coś zepsuje, sknoci i Marinette będzie musiała wrócić i jej pomóc, żeby pokazać, że bycie Biedronką wcale nie jest takie proste i że w ogóle Marinette jest taka super i w ogóle niezastąpiona i rzeczywiście jest godna tego, żeby być Biedronką. Możliwe. Nie wiem. No, zobaczymy. Nie, strasznie ciężko jest to stwierdzić, co się tak naprawdę wydarzy. Może być tak, że faktycznie Alia coś sknoci i w tym odcinku istotna będzie postać Czarnego Kota, której Nareszcie. Z nim pomoże na przykład. Chociaż No. Nie zdziwię się, jak Czarnego Kota tutaj nie będzie, bo zauważę, że w zwiastunie chyba w ogóle się nie pojawia Czarny Kot. No nie, ale może... Nie wiem, mi jest tak... Ja wiem, że to nie jest odcinek o nim, ale mi jest tak Tutaj grubo żaden żal. Odcinek nie był o nim. Kiedy No, był odcinek ale o w sensie Czarnym chodzi Kocie? o nasz podcast, bo to nie jest odcinek o Czarnym Kocie, tylko o Marinette.
ale jest mi go tak szkoda w tym sezonie, że go praktycznie nie ma. Ani Czarnego Kota, ani Adriana. No, zdecydowanie. Oni są tak na totalnie takim drugim planie. Może to jest zabieg scenariuszowy, no, żeby rzeczywiście pokazać, że on jest taki odosobniony. Może będzie jakaś akumizacja, Cat Blanc 2.0, coś takiego. Ale... Może stanie po stronie swojego ojca. Nie, ostatnim... na bank nie. Skąd wiesz? Nie. Może w ostatnim właśnie odcinku stanie. Nie, inaczej... Będzie wierny Biedronce. Oczywiście, że tak. To jest to. Ale nie wiem, no... Z jednej strony fajnie, bo to widać, że zaczyna się dziać coś w tym serialu i to nie jest rzeczywiście tak, że zawsze co tylko twórcy zrobią, to potem to cofają. To jest rzeczywiście wreszcie te czyny zaczynają mieć jakieś skutki. Ale kurczę, no... Może ja nie jestem fanem Ali. Dla mnie Alia była super postacią, póki ona była takim właśnie sidekickiem, że no tam raz się pójdzie, takim Robinem u Batmana. Takim, nie wiem, Alfredem, że wiesz, że ona wróci do tego swojego Ladybug Cave'a i ona jej pomoże, dogadają się. A jak główna bohaterka... No nie wiem, może jak zobaczę odcinek, to zmienię zdanie. Ale tak kurczę, no coś mi tutaj nie gra. Trochę mnie irytuje to, że ona jest taka właśnie taką Marysą, która wszystko potrafi, wszystko umie. Już wystarczy, że Marinette jest Marysą. Nie potrzebujemy drugiej takiej postaci. Znaczy możliwe, że scenarzyści to zobaczyli i ogarnęli, że może trochę za bardzo idealizują Alię, dlatego dali jej Miraculum Biedronki po to, żeby pokazać, że nie jest idealna, bo coś sknoci. Nie wiem. Myślę, że będziemy musieli się wypowiedzieć tak naprawdę dopiero po odcinku, no bo teraz są takie nasze wydaje bardzo... Wydaje mi się, że to chyba będzie odcinek taki... stricte poświęcony temu 16 wydaje odcinkowi, mi się, że na pewno. Bo jest dosyć ważny, no będzie ważny tak naprawdę. Nieważne, co tam się wydarzy w środku, ale myślę, że to rzeczywiście co będzie jak z Wishmakerem, że to może być jeden z ważniejszych odcinków. No dobra, to tak w skrócie. Jesteś za tym, że... Nie jestem za tym, nie. No ja niestety też nie. Nie, no może zmienię zdanie po premierze odcinka, jak już obejrzymy całość, ale na ten moment jestem raczej przeciwny. To nawet nie jest, tak jak mówię, to nawet nie jest to, że nie lubię Ali. Po prostu, kurczę, jakoś tak... Mam po prostu wrażenie, że nie chcę widzieć Ali w roli głównej bohaterki. Po prostu od tego jest Marinette. I tyle. Może to perspektywa przyzwyczajenia się do tego, że no Marinette jest główną bohaterką od zawsze, no 4 sezonów. I po prostu Alia zawsze była tą postacią poboczną. A teraz zajmuje miejsce Czarnego Kota. Staje się tak naprawdę drugą postacią... pierwszoplanową. Dobra, ale rzeczywiście to miał być odcinek o Marinette, tak. A my już tak od mniej więcej 10 minut rozmawiamy o Ali, więc teraz takie szybkie dźwiękowe przejście i przechodzimy do Marinette. Przechodzimy do Marinette Dupin-Cheng. Pełne imię i nazwisko raczej znacie. Pseudonim Marinata, czasami Biedronka. To tylko czasami, Marinata tak, to najczęściej. No to nie musimy mówić, że jest kobietą, to raczej wszyscy wiecie. Tak, w ogóle chcemy zrobić takie delikatne najpierw przedstawienie postaci. Myślę, że wszyscy ją znacie, ale mimo wszystko tak, żeby zachować pełną formalność. Wiadomo, korzystamy też trochę z różnych źródeł dostępnych w internecie. Mamy tutaj Miraculum Wiki i ty masz jeszcze jakąś coś innego chyba? No, powiedziałem to samo. Pokrewną stronę, żeby czegoś przypadkiem nie przegapić i może jakieś ciekawostki się tutaj rzeczywiście znajdą, no bo też wiadomo z serialu, no nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkiego też. No, to nie jest tak, że my analizujemy minuta po minucie ten serial. No dobra, Marinette Dupin-Cheng. I w ogóle pierwsza taka kwestia, poza tym, że to jest kobieta, to ile ona ma lat? Wreszcie się dowiedziałem, bo nigdy nie byłem pewien. Tutaj moja strona mówi mi, że ma między 14 a 15 lat, co byłem zawsze pewien, że między 15 a 16. Ale rzeczywiście możemy chyba przyjąć, że ma 15. Są dwie daty, zakładam, że to jest po prostu nieuściśnione i to jest jakoś bazowane na systemie edukacji we Francji. Co jest strasznie młode swoją drogą. Miałem zawsze wrażenie, że ona jest trochę starsza mimo wszystko. Powiem ci, że ja na samym początku myślałam, że ma około 13. Co możemy wam jeszcze powiedzieć? Możemy wam przedstawić jej rodziców, choć zakładam, że raczej każdy z was kojarzy i Sabinę, i Toma Dupin. W ogóle to są, chcę powiedzieć, że Sabine i Tom to są super rodzice. W sensie tak. Ojciec w ogóle gra z nią, ciągle zachęca, żeby grać w jakieś gry konsolowe, jakieś mecha strajki.
matka jest taką typową matczyną osobą, taką typową figurą matki, która zawsze tam pomoże, porozmawia. Ale bardziej taką nawet przyjaciółką niż... Znaczy tam ciężko, jakby nigdy nie znalazłem tam takiej rzeczywiście relacji przyjacielskiej między nimi, ale jakby szanuję pewną jej prywatność, bo nie wchodzi raczej do jej pokoju, bez pytania, nawet chyba w pierwszym odcinku w bańkorze było coś takiego, że ona musiała posprzątać pokój. I mówiła, że no nie, nie bardzo chyba, bo mam spotkanie z Alią, więc może później. I ta matka powiedziała właśnie, no jak chcesz, mogę ja tam posprzątać, ale wtedy odkryję pamiętniki, jakieś tapety, zdjęcia. Więc widać, że to było takie trochę pół żartem, ale że ona rzeczywiście szanuje tą prywatność tej Marinette. I jakby, no to są super rodzice, jakby to w porównaniu do rodziców Adriana, rodzica. Adriana, no to jakby w ogóle nie ma czego porównywać i jakby no naprawdę widać, że ją kochają po prostu, no. Co też mnie w pewnym sensie tak uderza, że znowu Marinette jest tak idealną postacią, że nawet ma idealnych rodziców. Znaczy, okej, ma idealnych rodziców, jest Biedronką, ale z drugiej strony widzimy, że na przykład w relacjach miłosnych no, jako z Luką dobrze sobie radziła, ale z Adrianem kompletnie sobie nie radzi. A w ogóle tutaj widzę sympatię, jest napis Luca Cofain i w nawiasie jest zerwali. Więc to nawet Wiki mówi, że zerwali ze sobą. No bo na obecnym stadium serialu zerwali. No to już nie wrócą. Dobrze. Aż tak Adrianette. Okej, jej wujkiem jest Wan Cheng. To jest wujek z Szanghaju, który był w odcinku specjalnym Szanghaj i chyba był też w odcinku Kung Food, tak mi się wydaje, że tam występował rzeczywiście jej wujek. Możliwe. I co sądzisz o jej wujku? Powiem tak, wydaje się taki strasznie beztroski, bo ja pamiętam, że... Marinette się zgubił? Tak. Nie, ale nie, właśnie on był zmartwiony o Marinette. I nawet chciał dzwonić po policję dużo wcześniej, tylko Adrian mówił, nie, Marinetta się cię zawsze spóźnia, dajmy jej jeszcze chwilę. Więc nie jest beztroski, ale rzeczywiście jest bardzo spokojny. Tak. W sensie, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu aktora dubbingowego, który go dubbinguje, czy on jest tak po prostu pisany, ale on do wszystkiego podchodzi na takim spokoju. O, witaj Marinette, o, tam super to, super tam, to tak widać, że to jest ta takie yin-yang zachowane. Dobra, jej babcią jest Gina Dupin. I to jest chyba ta babcia, która była kiedyś zakumizowana. Tak. Ta, co jeździ na motorze, co jest tą fajną, nowoczesną babcią. I rzeczywiście jest fajną, nowoczesną babcią. No i właściwie poza tym odcinkiem, gdzie została zakumizowana, niewiele się pojawia. No rzadko, to prawda. Ale wbrew pozorom wydaje się spoko postacią, taką przyjemną. Jest jeszcze Roland Dupin i to jest dziadek Marinette. I on też się pojawia tylko w jednym odcinku i on już nie jest taką fajną postacią. To jest taki typowy sknera. No nie sknera, z rzęda. Znaczy, no my go też poznajemy w momencie, gdy on jest pokłócony ze swoją rodziną, jest na nią obrażony. Myślę, że w każdej rodzinie jest taka osoba. Przez co też jakby siłą rzeczy on do Marinette podchodzi z takim dystansem, że nie. Tak, bo Marinette do niego przychodzi, żeby zaprosić go na urodziny taty, czyli Toma, czyli jego brata. Syna. A bo to dziadek. To syna. I jest w ogóle, tam nawet w tym odcinku, kiedy ona go zaprasza, jest to porównanie tej tradycyjności i nowoczesności, bo ten dziadek Marinette wszystko robi taki tradycyjnie. Ten chleb, który piecze, musi być zawsze tradycyjnie wypieczony w tradycyjnym piecu, tradycyjnym przepisem. No a Marinette ma trochę nowocześniejsze podejście i jakieś tam dodatkowe rzeczy chce wrzucić. I to jest taki odcinek, tam był o takim pogodzeniu tej nowoczesności i tradycji, żeby znaleźć ten złoty środek. No ogólnie myślę, że Roland w ogóle, jakie imię, Roland jest taką postacią, która dostała swoje, nie wiem, co jest po polsku, redemption, zbawienny akt i jakby ona została odkupiona, spoko, ja tam ją lubię. Nie, mi się bardzo spodobał, to było już pod koniec odcinka, kiedy i Marinette, i dziadek upiekli już te swoje chleby, przychodzi czarny kot, zaciągają go, żeby testował chleb i mówi, no przydałaby tu się albo masełko, albo jakiś dżemik. I oni oboje krzyczą, nie tak się testuje chleb. Ale nie tak się robi chleb. Nie tak się testuje chleb, tak? Bo on miał stestować, który jest najlepszy. No dobra. Dobra, lecimy dalej w naszym tutaj wyliczaniem. Sympatię.
No to wiadomo, Adrian Agres i Luca Confein, nie wiem, czy tak się wymawia jego nazwisko, bardzo możliwe, że go obrażam w tym momencie, no ale z Luką zerwali. Bardzo mnie bawi następny tutaj podpunkt, ponieważ wrogowie i na pierwszym miejscu jest Layla Rossi, na drugim miejscu jest Chloe Bourgeois i dopiero na trzecim miejscu jest Władca Ciem. Więc tutaj ewidentnie widać. Ale zakładam, że jakbyśmy kliknęli w zakładkę Biedronki, to na pierwszym miejscu byłoby Władca Ciem. Więc to ma w sumie sens, bo rzeczywiście dla życia prywatnego Marinette, no to rzeczywiście Layla jest największym zagrożeniem. Dopiero potem Chloe i na samym końcu gdzieś tam Władca Ciem, który rozsiewa te akumy po Paryżu. Ja myślę, że chyba nikt nie lubi Layli. Bo o ile, jeszcze Chloe ma tutaj swoich fanów i swoich przeciwników, ma mimo wszystko jakoś zbudowaną tą postać, to w pozytywnie, no, tak naprawdę negatywnie, widzieliśmy ją jako super bohaterkę, tak naprawdę nie jest taką stricte złą postacią. No a Layla chyba nie ma żadnego fana. Jeżeli ktoś z was, z naszych słuchaczy jest fanem Layli, to nie musi subskrybować. Nie, no wartuje. Ale subskrybujcie, bo to drzewka sadzimy dzięki temu. Ale chodzi o to, że no, myślę, że ciężko znaleźć fana Layli. Dobra, bo my tak na razie, no wiadomo, kłami na tatiki i tam jakieś inne moce, bronie, tam nieistotne szczegóły. Powiedz mi, co ty sądzisz o Marinette jako postaci, bo Marinette jako postać ma bardzo dużo fanów, ale zauważyłem, że w fandomie, w mediach społecznościowych ma też bardzo wielu przeciwników. Więc może tak na wstęp powiedz mi, co ty sądzisz o Marinette jako postaci. Nie jest złą postacią, to na pewno. W sensie nie jest postacią, której nie da się nie lubić. Da się ją lubić. Tylko wydaje mi się, że nie jest to aż takie łatwe, bo ona jest strasznie ciapowata. I to nas po prostu z czasem zaczyna irytować. Czasami jest aż zbyt ciapowata. Mam wrażenie, że z tego ciapowatości zrobił się taki trochę Jar Jar Binks. Ty nie jesteś fanką Gwiezdnych Wojen. Nie, ale wiem, o co chodzi. Ale rzeczywiście jak Gwiezdne Wojny wychodziły, to Jar Jar Binks był taką postacią, której nikt nie lubił tak naprawdę, bo ona była tylko po to, żeby swoją ciapowatością wprowadzać elementy komediowe. I w pewnym momencie mam wrażenie, że tutaj zaszedł ten problem, chociaż później to zaczęło być ograniczone, to na początku rzeczywiście ta ciapowatość była aż posunięta do takiej granicy absurdu, że to zaczynało wręcz irytować. Dlatego wydaje mi się, że większość osób, jeżeli ma do wyboru Marinette i Biedronkę, wybierze Biedronkę, bo jest bardziej ogarnięta od niej. Ona, Biedronka w sumie powiedziała, że... To jest niby ta sama postać, a tyle zmian między nimi tak jest. I też się ma o Marinette w roli Biedronki pewnie powiemy później, ale mi chodzi o taki ogólny zarys, dlatego że wiele osób twierdzi, że Marinette jest taką właśnie postacią idealnie dobrą, że ona jest po prostu wszystko umie, wszystko zrobi, super wyjątkowa, pudełko z mirakulami zmienia się specjalnie pod nią, no bo wiadomo, to jest Marinette, może utrzymać nie wiadomo ile mirakuli naraz, no ogólnie dziecko cud. Tak. I? Tak, znaczy, bo Tak. Nie będę tego wycinał. Wiem, domyśliłam się. Mamy bardzo dużo tak naprawdę odcinków z poprzednich sezonów, w których widzimy, że jednak Marinette nie jest taka idealna. Znaczy na pewno nie jest idealna, jeżeli chodzi w ogóle o życie prywatne. Wbrew pozorom, z jej powodu ofiarami Akumy padło no trochę osób. Tak. Więc ja bym nie powiedziała, że jest taka idealna. Okej. Jest strażnikiem mirakulów. W ogóle nie. Jest Biedronką, przez co jest tak naprawdę najważniejsza. Znaczy mistrz Fu już wcześniej zaczął ją szkolić na strażniczkę mirakuli i mam wrażenie, że to się stało w finale trzeciego sezonu, troszkę przyspieszyło ten proces mimo wszystko, ale tak chyba miało być prędzej czy później. Ale kurczę, czy widzisz ją jako strażniczkę? W sensie Marinette, nie Biedronkę. Marinette jako strażniczka. No nie, znaczy... To jest przede wszystkim dzieciuch. No nie widzę jej jako strażniczki. Wydaje mi się, że to powinna być bardziej osoba taka ogarnięta życiowo, a Marinette nie jest ogarnięta życiowo. I wydaje mi się, że lepszym strażnikiem wbrew pozorom byłby Luca, aniżeli ona. To już o tym mówiliśmy kiedyś nawet. Tak. No ale no, dostała... Została. Coś dzisiaj się nie umie wysłowić. Została tym strażnikiem, no i tak naprawdę wiemy, że jeżeli zrzeknie się, to tak naprawdę zapomni o wszystkim. Ale w ogóle to jest jakby ze strony mistrza, w ogóle, że oni o tym nie wspomnieli, poza tym jednym kawałkiem w Furious Fu, jakie to jest w ogóle, że ona straci pamięć. Mhm. I jakby to jest straszne z tego względu, że kurde, no
to ona teraz albo musi mieć to do końca życia i po prostu w ostatnich chwilach życia się tego zrzec, co i tak byłoby okrutne, bo zapomni całe swoje życie, albo będzie musiała się tego zrzec, nie wiem, pod koniec serialu powiedzmy. No i co? I zapomni o wszystkim tym, co się stało. Chociaż nie. Znaczy, pewnie nie... okaże się, że Marinette jest tak wyjątkowa, że no... przypomni sobie wszystko jakimś... Albo Alia znajdzie jakiś sposób. No właśnie, teraz mi pomyślałam. Może po prostu znajdą pomysł w książce i magicznie zapamięta. Więc to w sumie rzeczywiście nie jest... Albo zapomni tylko o innych Mirakulów. Nie wiem, bo czemu. Dobra, a co sądzisz o Marinette w relacjach z innymi ludźmi? No bo okej, Marinette, na pewno Marinette jest, to można powiedzieć, że okej, Marinette jest dobrą przyjaciółką / koleżanką. Tak. Bo ona rzeczywiście zawsze stawia dobro innych ponad siebie. Nawet w tym odcinku Mr. Pigeon 72 było jak, znaczy miała w tym swój interes, ale mimo wszystko chciała pogodzić Adriana z Kagami, więc no przyjaciółką jest dobrą. Tak. Wydaje mi się, że wbrew pozorom dziewczyną też była dobrą. Znaczy, no, ich związek się rozpadł... Z innych względów. Z innych względów. Ale wydaje mi się, że wbrew pozorom Marinette była... No dobra, może jednak nie. Ja sobie przypomniałam, jak Luka do niej zadzwonił, ona mówi, o, coś tam, Adrian. A Luka, no okej, okay, spoko Marinette, ale jestem Luka. Więc myślę, że może mogła no być lepszą dziewczyną. Mogę być lepszą dziewczyną? Ja mam z Marinette ogromny problem, jeżeli chodzi o jej relację z Adrianem. Już nawet nie chodzi o tą ciapowatość. Chodzi o to, że ona jest, będzie cenzura, stalkerką po prostu. Ona go stalkuje, ona zna jego plan zajęć na najbliższe 3 lata. Ona wie gdzie, o której, jak chodzi spać w ogóle. Pewnie nawet wie w czym śpi. Wie jaki ma plan zajęć, no to akurat nie jest skomplikowane, no bo ona z nim chodzi do klasy. Ale zna jego plan pozalekcyjny. Wie, gdzie mieszka, wie, co jada, zna jego 13 drugich imion. Kurczę, i jeszcze to jest przedstawiane w taki romantyczny sposób. No ustalmy coś, jeżeli młodzież, która jakaś nas słucha, to nie jest cool aż tak ingerować w czyjeś życie, zwłaszcza jeżeli de facto się tak naprawdę nie znacie. To jest po prostu stalking i jakby pokazywanie, pokazywanie tego, że Marinette taka jest, i jeszcze robienie z tego czegoś romantycznego, ja uważam, że to jest jakby jeden z największych w ogóle grzeszków tutaj twórców. No, troszkę tak. Znaczy, na pewno w pierwszych sezonach to kompletnie nie jest miłość. W sensie, może według Marinette... To jest obsesja. Jest miłość, ale to nie jest miłość. I to właśnie pokazuje ta ciapowatość, że ona przy Adrianie jest ciapowata ze względu na to, że ona go traktuje troszkę jako taki wzór. I po prostu zazwyczaj, jeżeli pewnie macie jakichś idoli, to przy nich jesteście ciapowaci, bo nie umiecie się zachować. No okej, jak mają swoich kraszy, to też pewnie są ciapowaci. No właśnie. Ale chodzi o to... Wydaje mi się, że dlatego Marinette jest taka, a teraz stopniowo od tego odchodzą. Że ona stopniowo zaczyna się w nim zakochywać. Dlatego w czwartym sezonie mówi Kagami, że zna jego plan zajęć na najbliższe 3 lata. No bo się nauczyła, no to już zapamiętała. Znaczy, okej, jak wy macie swoich kraszy, to pewnie też znacie mniej więcej ich nawyki, wiecie gdzie chodzą i tak dalej. Ale to, co się dzieje w tym serialu, no troszkę burzy już tą taką ścianę normalności. Tam to naprawdę jest przesunięte do granic możliwości. I to jest dla mnie największa wada Marinette. I to pokazuje, że Marinette nie jest dobrą postacią. Znaczy... Dobra, może troszkę za dużo powiedziane, że nie jest dobrą postacią, ale to jest taka bardzo ogromna wada. No, troszkę. Troszkę tak. No ale też wiesz, musisz pomyśleć, że... Okej, ma te 15 lat, tak naprawdę. Większość osób w wieku 15 lat, no troszkę tak się zachowuje. Okej, ale tutaj mi raczej chodzi o stronę twórców. Że oni w ogóle w żaden sposób tego nie negują. Że nie mówią, że to nie jest okej, tylko jakby przedstawiają to jako romantyczną relację, która nie jest romantyczną relacją. No nie jest, no. Ale nie wiem, może jej postać jest tak zrobiona ze względu na to, żebyśmy się bardziej z nią utożsamiali. No możliwe. Dobrze. To nadal nie jest bajka kierowana do 20-latków. No to tym bardziej. Powinna przekazywać wzorce, które są jakby dobre... Obiektywnie dobre. No powinna, ale nie przekazuje. Okej, tutaj czytam w Miraculum Biedronka i Czarny Kot Wiki. Marinette czasami bywa niezdarna i miewa niskie poczucie własnej wartości. No to czasami, że... Ale z drugiej strony rzeczywiście... Nie, dobra, ona jest zawsze niezdarna. Rzadko nie jest niezdarna.
Mi się wydaje, że ona zaczyna tak naprawdę być niezdarna przy Adrienie. No ale też na przykład potyka się i wpada na Zoe, kiedy próbuje jej dać jakieś tam pieczywo. Wywraca się w drodze na wycieczkę szkolną i Luka musi ją łapać od tyłu. Więc rzeczywiście ona jest niezdarna. Tak. W pierwszym, w odcinkach o początkach, czyli pierwszych chronologicznie odcinkach, już jako Biedronka jest niezdarna, bo no, jakby tam tym jajom nawet się nie umie posługiwać. Nawet był władca ciem, który jakby rewerser, co jak rzeczywiście rzucił ten i to odwracało osobowości. No tak. I nagle Biedronka stała się zupełnie sobą, czyli stała się totalnie clumsy, jak to sama sobie mówi. I rzeczywiście tutaj ta niezdarność bywa irytująca, o czym wspomnieliśmy, ale chciałbym się zatrzymać na tym niskim poczuciu własnej wartości. Czy ty to widzisz? Troszkę tak. Że jednak... No, nie wiem, no nie jest za bardzo... Jakby całkowicie rezygnuje tak naprawdę z wielu szans zagadania do Adriana i trochę go wyciągnięcia gdzieś. Raczej takie... że nie no Alia, on ma tyle fanek, nie będę do niego uderzać, no nie opłaca mi się, no i tego nie robię, więc tak naprawdę myślę, że po prostu no troszkę braki poczucia własnej wartości. No nawet jak próbuję, chociaż też nie wiem, czy to jest kwestia jej braku jakby właśnie pewności siebie, czy może dbania o swoją tożsamość, bo był taki odcinek, nie pamiętam jak się nazywała ta złoczyńczyni, chodziło o to, że był ten nagrywany ten teledysk do Biedronki i Czarnego Kota. No tak. I ona tam nawet w ogóle nie próbowała się zgłosić jako Biedronka do teledysku, tylko stanęła w tej takiej kolejerce do tła, do... jak to się nazywa? Myślę, że i ja, i słuchacze wiedzą, co chodzi. No, więc jakby tutaj... I tutaj teraz kwestia tego, czy to jest właśnie tego, że ona nie była pewna swoich umiejętności, czy chciała zachować tożsamość w sekrecie. No ja pamiętam, że ona na pewno miała rozmowę z Tiki. Tiki powiedziała, że Marinette, wiesz, może nie najlepiej jest pójść i startować jako Biedronka, bo jeszcze cię wezmą, ktoś cię rozpozna, skojarzy. Ona powiedziała, tak, wiem Tiki, dlatego idę z moimi psiapsiłkami i będziemy jako tło w teledysku. Tak, ale z drugiej strony potrafi być też bardzo pewna siebie, chociaż wydaje mi się, że to jest kwestia pewnych przeżyć, które ma, bo na przykład jak ma czasami rozmowy z Lilą Rossi, no to czasami potrafi jej się postawić i rzeczywiście czasami jest przez nią przytłoczona, ale mimo wszystko potrafi koniec końców wtupnąć nóżką i powiedzieć, no zobaczymy, czyje będzie na wierzchu na koniec. Czyli tak naprawdę śmiało wszyscy się możemy zgodzić, że... czasami jest ciepowata, czasami umie postawić na swoim. No i poczucie własnej wartości lubi sobie poskakać. Znaczy, ja chcę powiedzieć, że myślę, że to jest może przez to, że jest po prostu główną bohaterką serialu, ale wydaje mi się, że jest to mimo wszystko, mimo jej wszystkich plusów i minusów, jedna z lepiej napisanych postaci w tym serialu. Mam wrażenie, że ma za mało przeszłości. Tak? No bo o przeszłości Adriana mimo wszystko wiemy więcej i przez to ta postać wydaje się taka bardziej głęboka. Marinette mam wrażenie, że jest bardzo powierzchownie nakreślona, ale ona jest nakreślona na tyle mocno, że ja jestem w stanie uwierzyć w to, że to jest prawdziwa postać, a nie tylko jakaś tam zbitka pikseli po prostu na ekranie. A może teraz pogadamy chwilę o tym, jak ta postać się zmienia po przemianie w Biedronkę i w inne superbohaterki pod wpływem Mirakuli po prostu, tak? Więc... No, przede wszystkim staje się dużo pewniejszy siebie. Jak mówimy teraz o Biedronce, jak się połączy z Tiki. Tak, jak już staje się Tiki. Staje się Biedronką. Na pewno jest dużo pewniejsze siebie. Jest na pewno o wiele mniej taka rozrywkowa, ale to za sprawą Tiki tak naprawdę. Chociaż czy ja wiem? Ja mam wrażenie, że po prostu... Ja miałem, bo do tej pory rzeczywiście myślałem, że że holderzy Mirakuli przejmują jakby charaktery troszkę swoich kłami. Ale tak teraz jak na to patrzę, to mam wrażenie, że może kłami po prostu wyciszają i wyostrzają pewne naturalne cechy swoich nosicieli, właścicieli. No bo zauważ, że na co dzień Marinette też potrafi być bardzo obowiązkowa, bardzo taka poważna i potrafi postawić na swoim i w momencie, kiedy kłami po prostu już się połączy, przetransformuje się w tą Biedronkę, to po prostu te takie cechy potrzebne Biedronce są bardziej po prostu wyskilowane do góry.
tak? Czyli staje się po prostu poważniejsza, staje się mniej skora do żartów i po prostu taka... No, dojrzalsza. Ja teraz dojrzalsza. Ja tutaj teraz rządzę, teraz jest poważna sytuacja, musimy mieć plan. No, coś w tym jest. Może faktycznie nie przejmują cech kłami. Zwłaszcza, że jak potem jest multimyszą, mhm. albo jak robi różne swego... Chociaż kurczę, ale... No bo jak robi różne swego rodzaju właśnie fuzje, tak. No to mimo wszystko jest bardziej Biedronką mimo wszystko nadal. Tak. Ale z drugiej strony, jak był ten jeden odcinek, kiedy wzięła kłami plaga, czyli pierścień, kłami plaga, Miraculum plaga, czyli pierścień, no to była taka zadziorna i zabawna i taka ha, I'm hot now, więc może moja teoria nie ma sensu. Znaczy... No, to troszkę, faktycznie troszkę tak przystaje, bo Adrian jako Biedronek tak naprawdę stracił tą swoją tą swoją taki zryw, który dostawał dzięki plagowi. Więc może nie mam racji, ale mimo wszystko no na pewno to zauważyliście, że Marinette jako superbohaterka jest bardziej dojrzała, bardziej odpowiedzialna. I bardziej lubisz Marinette, czy bardziej lubisz Marinette tą dojrzalszą? Wydaje mi się, że bardziej lubię Biedronkę, czyli Marinette tą dojrzalszą. No nie wiem, no... Ja też chyba wolę Marinette dojrzalszą. Znaczy, wydaje mi się, że Marinette jako Biedronka, ja jako takich wielkich wad nie widzę. Znaczy... Tak, ale mam wrażenie, że ona jako Biedronka jest zbyt sztywna, jakby puknęła kij po prostu. Zero żartów, tylko misja, tylko co do roboty i to jest taką wadą, mam wrażenie. No trochę tak, ale no, ja jednak bardziej jestem chyba za Biedronką. Może po prostu Marinette musi dojrzeć po prostu trochę. Możliwe. I może ten związek z Luką ją czegoś nauczy? Już tak naprawdę zakończyli związek, więc nie wiem, czy się czegoś nauczyła. A powiedz mi jeszcze, jak oceniasz zdolności intelektualne w cudzysłowie Marinette? W sensie wiadomo, ona nie może wiedzieć, że czarny kot to jest Adrian, bo działa moc kłami, moc Miraculów i oni nie potrafią się rozpoznać, ale mimo wszystko w ciągu trwania serialu było kilka takich sytuacji, gdzie to było wręcz oczywiste, no, oczywiste dla nas, że no, oni powinni zacząć łączyć kropki. No, to wygląda tak, jakby tak naprawdę na siłę starała się sobie wytłumaczyć, że Adrian nie jest czarnym kotem. Znaczy, ja widziałem, powiem ci szczerze, bardzo interesującego TikToka, aż wstyd się przyznać, ale widziałem bardzo interesującego TikToka, chyba anglojęzycznego, tak mi się wydaje, gdzie było tłumaczone, że tak naprawdę Adrian chciałby, żeby Marinette była Biedronką, a Marinette nie chce, żeby czarny kot był Adrianem. Dlatego, że był ten odcinek Kłami Buster, gdzie Adrian i Marinette dowiedzieli się, że jakby ich kłami były w tej samej klasie, tak jakby. Tam w klasie no tak. Niżej, w tej samej szkole. I jakby tam było pokazane, że Adrian mimo wszystko łączy kropki i mówi: o mój Boże, a co jeżeli Marinette i Biedronka to jest ta sama osoba. I ten plag mówi, Marinette, niemożliwe. Ale wiesz, łączy te kropki. No tak. A Marinette w ogóle nie łączy tych kropek. I w ogóle nie ma takiego tematu, że Adrian może być czarnym kotem. I to też taki fajny argument, że rzeczywiście, jeżeli to było zamierzone przez twórców, że mimo wszystko Adrian tak naprawdę podświadomie chce, żeby Biedronka była... żeby Marinette była Biedronką. To znaczy, że podświadomie... Adrian? Wyglądają podobnie. Albo to znaczy, Adrian po prostu podświetla. Że widzi, jak ona wygląda. On jest agrestowi nie widzą, nie wiesz no, tego. Ale Marinette też nie łączy kropek. Słuchaj, żeby zmylić czarnego kota i Biedronkę, wystarczyło, że tatuś agresta sam się zakumizował. No to Boże, to... A żeby zmylić starszego agresta, wystarczyło, że się czarny kot nie przemienił, kiedy spadał w przepaść. To żeby ich zmylić nie trzeba dużo, ale chodzi o to, że rzeczywiście podświadomie jakby i ja się zgadzam z tym TikTokiem, w sensie z tą teorią, bo to jest zakładam jakaś teoria fanowska, że jakby rzeczywiście Adrian podświadomie chce, żeby Marinette była Biedronką, bo może po prostu Adrian podświadomie kocha Biedronkę, Marinette. Może faktycznie podświadomie kocha Marinette, nie wiadomo, tego się może dowiemy kiedy indziej, więc jak Marinette, Dupin Cheng, dobra postać? Czy jednak taka, no nie bardzo.
Według mnie to jest dobrze napisana postać, która ma pewne braki w tworzeniu, w sensie postaci, ale gdyby ona była istotą żyjącą, tak, gdyby naprawdę żyła i była powiedzmy w moim mieście, myślę, żebym się z nią kolegował, ale chyba to by nie była moja przyjaciółka, mam wrażenie. Zbyt ciapowata. Nawet nie chodzi o ciapowatość, bo ja też czasami mam ciapowaty. Chodzi o to po prostu, że zbyt idealna, że zawsze musi mieć rację. Jest zbyt podobna do... Ja nie powiedziałabym, że jest zbyt idealna. Moim zdaniem jest w miarę dobrą postacią. Czy faktycznie brakuje jej troszkę tła, co się działo kiedyś? No, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ma swoje słabe strony. Faktycznie na przykład widzimy, że sobie nie radzi w pewnym momencie już z byciem Biedronką i strażniczką. Ale też widzimy, że to jednak nie jest postać, która ja połączę bycie mną, mojego chłopaka, moje drugie życie, w sumie moje trzecie życie. Więc ja jestem jak najbardziej za tak. To teraz może jeszcze podzielimy się z wami garstką ciekawostek, do której wszyscy macie dostęp, ale... Na pewno wrzucimy link na YouTubie, żebyście wiedzieli, skąd braliśmy informacje. Tak, i myślę, że na Spotify też jest taka możliwość i w innych opisach. Więc link będzie, ale jakby możecie sobie sprawdzić te ciekawostki, ale myślę, że przyjemnie też będzie usłyszeć je z naszych aksamitnych ust po prostu. Jej ulubionym miejscem w Paryżu jest wieża Eiffla. No, takie bardzo oklepane. W sensie, gdybym mieszkał w Paryżu, pewnie też... Chociaż nie, bo mieszkam w Warszawie i moim miejscem ulubionym nie jest Pałac Kultury i Nauki. Ale jej ulubionym miejscem w Paryżu jest wieża Eiffla. A twoim ulubionym miejscem w Paryżu co by było? Może Louvre? Kurczę, Louvre, no. Nie, mam takie bardzo... Na pewno kiedyś, jak pojedziemy do Paryża, to Mi się wydaje, że ten... Moim ulubionym miejscem byłoby to miejsce, gdzie jest ten lodziarz ze swoim wózkiem. Ja bym po prostu za nim jeździł i to byłoby moje ulubione miejsce. Tutaj też jest jej numer telefonu. Widziałem na TikToku, że ludzie próbowali się do niego dodzwonić. Na niego dodzwonić. Nie udawało się to. Ale ja widziałam TikToka, gdzie jakaś dziewczyna napisała do niej SMS-a i ktoś jej odpisał. I faktycznie bardzo podobnie do Marynaty. W odcinku Czarny Miecz została przewodniczącą klasy. No to taka ciekawostka, to wiadomo, że ten. Gdy się podpisuje, rysuje serduszko nad i. Co musi być strasznie urocze, ale co musi być strasznie ciężkie. To co na każdym sprawdzianie rysuje i, serduszko chyba nad tak. i. Ciekawe, czy jak będzie dobierała dowód osobisty, to też się podpisze w ten sposób. Albo konto w banku będzie zakładała. No i co? W odcinku Wishmaker zostaje zdradzone, że w dzieciństwie marzywało o byciu wróżką krawiecką. To jest taki szok. Myślałem, że po prostu wróżką. Znaczy powiem szczerze, że ja nie wiem, czy mi się różni wróżka od wróżki krawieckiej. No nie widziałaś, że miała strój upleciony na drutach? No okej, okay, ale... I nie wiem, może... Czym to się różni? Może ona spełniała życzenia tych krawców. Bo to, że miała taki wydziergany, to tak, ale... Więcej informacji. Marinette ma 135 cm wzrostu. To jest nawet niższe od ciebie. To jest ten. Tak, to jest niziutka. Tak podaje książka Zag Store. Więc rzeczywiście jest niziutka, no ale masz 15 lat. Ale ogólnie lat. Bardzo dużo postaci w tej animacji jest takich niziutkich. Tak, w ogóle mam. Znaczy też. Choć... To jest animacja, wiesz, tam też ciężko myślę o zachowaniu skali. Ale Gabriel Agreste podobno ma jakieś 2 metry. No bo on musi być wysoki, bo to jest władca ciemny, jest potężny. No. We Francji Biedronki są symbolem szczęścia i miłości. No to pewnie dlatego Biedronka ma moc tworzenia, a nie rozwiązywania problemów. To było bardzo głębokie. Kolor włosów Marinette jest hołdem złożonym w stronę starych komiksów, gdzie używano niebieskiego atramentu, aby zaznaczyć detale na czarnych włosach postaci. Tego nawet nie wiedziałem. Ja też nie. Bardzo ciekawe. No, zwłaszcza, że z tego co wiem, to w ogóle na początku Biedronka i Czarny Kot mieli być anime. A dopiero potem to... Dopiero potem to się rozwinęło w wersję CGI, animacji 3D. Więc ma to pewien sens, patrząc na jej pierwowzór. Może o spoilerach za chwilę, za jakąś taką granicą. Marinette ma swoje konto na Instagramie. Nie wiem, musimy je odwiedzić po nagraniu tego odcinka. Zobaczymy, czy coś tam jest tak godnego uwagi. Może tam są jakieś wrzucane nowości z odcinkach. Biedronka w przyszłości zostanie pokazana... Bohaterka, nie Biedronka, w przyszłości zostanie pokazana w starszym wieku niż obecnie.
Co jest ciekawe, bo to oznacza, że nie skończy się ten serial prawdopodobnie na teraz, tylko że będzie rzeczywiście jakiś skok w przyszłość. Tylko kwestia tego, czy to będzie skok w przyszłość na ostatni odcinek, czy coś takiego. Czy to rzeczywiście będzie miała kontynuację w przyszłości? No możliwe, że będziemy mieli skok w przyszłość, na przykład, wiesz, o 2 lata. W na przykład następnym sezonie, czy coś takiego. Początkowo jako posiadaczka Miraculum Myszy miała nazywać się Polymouse, a imię Multimouse miało należeć do Milen. Zamiana imion bohaterek wynika z tego, że ekipa serialu często się myliła i nieświadomie nazywała Marinette Multimouse. Co jest ciekawe, dlatego że miała mieć zupełnie inne imię, a tutaj, oj, pomyłeczka. No tak się stało, a nie inaczej. No w sumie tak, no tak naprawdę z bycia multimyszą zazwyczaj kojarzymy Marinette, jeżeli... No to ale jakby ją od początku nazywali Polymouse, to byłoby po prostu Polymouse. To nie jest kwestia kojarzenia. No tak. Dobra, i teraz ciekawostki spoilerowe, więc jeżeli nie chcecie z uszu słyszeć ciekawostek spoilerowych, to wyciągamy to słuchawki z uszu. Na jakieś 30 sekund. Myślę, że to jest taka jakby bezpieczna przerwa czasowa. Thomas Astruc, czyli główny scenarzysta i reżyser, ujawnił, że w przyszłości Adrian i Marinette będą parą. Co jest na pewno świetną informacją dla wszystkich, którzy są team Adrianette. A ty cieszysz się z tej informacji, czy nie? Nie wiem, znaczy ja się domyślałam, no wszyscy mówili, że tak naprawdę to oni będą razem, więc to było aż dziwne, jakby Adrian i Marinette poszli w zupełnie dwie strony do innych partnerów. No i a to podobno ma być jakaś kontynuacja, ale to... Tak, ma być podobno serial o dzieciach w ogóle Marinette i Adriana, ale nie wiem, czy to w ogóle jest oficjalna informacja. Albo dobra, bo miało być 30 sekund. Spoilery nadal trwają, jeżeli ktoś wrócił, ponieważ jeszcze jeden spoiler, mianowicie twórcy serialu powiedzieli, że Marinette i Adrian poznają swoje tożsamości i podobno ta scena w ogóle jest już napisana. Nie jest jeszcze wyanimowana, ale jest już napisana i podobno w ogóle jest bardzo mocna. Nie wiem, ja bardzo lubię sobie wyobrażać, jak to będzie wyglądać. I mam już taką jedno wyobrażenie. Ja mam kilka takich, które chciałbym zobaczyć. I zobaczymy, czy się spełni. Dobra, już jest po spoilerach. Na YouTubie na pewno będzie zaznaczony fragment, gdzie były ciekawostki o spoilerach. Na Spotify'u i na innych platformach podcastowych też tak się chyba da, ale nie jestem pewien. Na pewno będzie w opisie, gdzie były te ciekawostki spoilerowe. No i co? I powiedzcie może, co wy sądzicie o Marinette Dupin-Cheng. Czy ją lubicie, czy no niekoniecznie? Czy uważacie, że jest dobrą postacią, czy nie jest dobrą postacią? Pamiętajcie o tym, żeby nas subskrybować i polecać dalej, bo subskrybując nas nie tylko sprawiacie nam szczęście i stajecie się superbohaterami, ale stajecie się prawdziwymi superbohaterami, bo co dziesiąta subskrypcja to jest jedno posadzone przez nas drzewko. Znaczy do pewnego momentu oczywiście, bo jak nagle nam rąbnie 100 tysięcy subskrypcji, to finansowo nie wyrobimy, więc myślę, że prędzej czy później będziemy musieli to odwołać, ale myślę, że na razie do odwołania przynajmniej co dziesiąta subskrypcja to jest jedno posadzone przez nas drzewko i rzeczywiście certyfikaty tych drzewek znajdą się na naszych social mediach pod hashtagiem Sadzimy Toscast Noir. No i co? Dziękujemy. Wyszedł dłuższy odcinek niż się spodziewaliśmy, ale jakoś tak się rozgadaliśmy. Mamy nadzieję, że było miło. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. No i co? Papatki. Do usłyszenia.